burza. Wasze zdrowie. Piękny taki wschód słońca, zobaczcie, ładnie to wygląda. Morze nam szumi. Tylko ciekawe, czy będą rybki. Tam jakaś duża mgieła jest, zobaczcie. Kurczę, zobaczymy, czy nie będzie padać. Dużo takich os jest. O, tutaj latają pszczółki czy osy, kurde, dużo tego. No, zobaczymy, jak będzie w praktyce. No, na tym stanowisku, tak pi razy drzwi, wczoraj Maciej Kamiński ponoć złowił rybę życia. Jedną flądrę 32,7, która dała mu pierwsze miejsce w sektorze, bo ten sektor wczoraj ponoć beznadziejnie wypadł. Do mnie, hurra! Ratownicy medyczni. I co, trzeba było ktoś pomocy? Bogu dzięki, jeszcze nie mieliśmy żadnego wezwania. Prezes potrzebował innej pomocy, ale już udzieliliśmy. A to możesz powiedzieć jakiej? Krzesełka i wody. Ja poproszę tą jedną rybę, którą tutaj miał Maciej wczoraj. Tą jedną flonderkę, 2 mm dłuższą niż ja miałem na A. Tak, miałeś przejechać? No. No, 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 po to ja tu przyjechałem wygrać. Ja myślałem, że na zero zejdziesz. Nie, nie, no, jestem 15, słuchaj, teraz na tą chwilę jestem 15. Dobra. Dużo tego sprzętu, co? No, bardzo dużo, wiesz, nigdy nie wiesz, co na takiej plaży cię spotyka, albo turysta ci padnie, albo nasz zawodnik. Aha. Ile to waży? Weź sobie zobacz. Nie, nie, no tak, kurczę, parę ładnych kilo. W sumie to gdzieś tyle samo, co ten mój zestaw. A zobacz to, połóż to. A to jest cięższe. No, bo tu masz kroplówki. Wiesz, no, zanim przyjedzie karetka systemowa z Pucka, no to troszkę tutaj, wiesz. Ale się nic nie będzie działo, wiesz. No nie. Najgorsze, co może być, to wiesz, haczyk w palcu. No ja. I jakiś turysta ci padnie. Podchodzimy do jednego z zawodników. Jak emocje? Ojej, jakby coś tam było na końcu. Może nawet przynęta dalej jest na haczyku. Quick, 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 quick. I piękny stan morza. Chyba pada. Chyba. Jest dobrze. Tak jest. Zawsze może być gorzej, pamiętaj. Oby burzy nie było. Dlatego mówię, że zawsze może być gorzej. Nie, ale miało padać, także spoko. Może, ta może ryba się ruszy chociaż. No, może, może by. Prawie o 2 godziny wcześniej deszcz. No. Zapowiadali na 11. Da to radę. Pewnie, że da. Węgorza życzę. Ja cię kręcę. Tyle glist normalnie, no ale co? Za darmo to się korzysta, nie? Tak wyglądają moje zestawy sprzed chyba 3 lat. Kiedy się ukręciłem, no i tak zostało. Także nie zwracajcie na to uwagi, tam jest dużo, dużo błędów. Natomiast mamy koniec pierwszej tury. Za 15 minut w zasadzie koniec. No i... nic, że tak powiem, panie. U mnie nic. Może się coś uwiesi na sam koniec. Założyłem teraz glizdę. Ale widzę, że wszyscy tam mocno walczą, walczą, walczą. No i dobrze, o to chodzi. To są mistrzostwa Polski. Trzeba walczyć do samego końca. Był tutaj sędzia i minę miał niezbyt szczęśliwą, czyli podejrzewam, że ryb jest jak na lekarstwo u nas w sektorze. Jestem dzisiaj w sektorze B, czyli jest to tak zwany Władek Zachodni. Mamy tam zjeżdżalnię.
No i została jeszcze jedna tura dzisiejsza. Od godziny 16 łowimy do 21. Będę na Władku Wschodnim, czyli chyba najbardziej rybodajnym sektorze na tych zawodach. Ale też to trzeba iść, jestem już zmęczony, naprawdę jest ciężko, nie? Jest ciężko, tym bardziej, że mało snu w nocy. A dzisiaj jest kolacja ze sponsorami, także dzisiaj w ogóle nie będziemy spać. Mamy trzecią turę. No i tak sobie, muszę powiedzieć, jest. W zasadzie to jestem już mega zmęczony. Czekam już tylko na spotkanie morskiej ekipy wieczorem, bo no ta tura chyba nie będzie należeć do udanych. Tak wygląda moje stanowisko. Dość słabo, tam jeszcze jakiś, widzicie, gość leci na desce z żaglem. No, mam nadzieję, że się nie wkręci nam. No, także spotkanie morskiej ekipy wieczorem. A teraz kawka i jakiś słodycz.